mnie, to pierwsze trzeba mieć dom, a po drugie trzeba mieć kasę. Ja nie wiem w ogóle, skąd wy macie w ogóle te numery i te głupie propozycje. No szkurwa mać! Denerwują mnie takie telefony. Kilka telefonów w tygodniu i co tydzień z propozycją fotowoltaiki bądź pompy ciepła. A nie wiem w ogóle, skąd ci ludzie mają numery telefonów i ciągle są upierdliwi. A tymczasem jedziemy do Bremerhaven na rozładunek, a po drodze mamy taką atrakcję jak konwój wojskowy. Dodatkowo ostatnio mamy również niespodzianki pogodowe typu śnieg, deszcz, nieprzyjezdne drogi, nieodśnieżone, bo drogowcy zaspali i przy okazji korki drogowe, auta zaparkowane na barierkach i tak dalej, i tak dalej. Jak to mówią, dzień bez korka to dzień stracony. 2 tygodnie zimy w Niemczech i weekend niedaleko Bremen. Więc pakujemy się i idziemy na wycieczkę. Miasteczko jest bardzo małe, ciche, spokojne, oddalone od autostrady około 4 km. Przy okazji znalazłam tutaj Lidla, ale że dzisiaj jest niedziela, więc jest wszystko pozamykane. Ostatnio dostaję pytania, co robię w weekend. Co VIP-y robią w weekend? Otóż, weekend to czas regeneracji, odpoczynku, to czas poprawy kondycji, czas na zwiedzanie, spacer, szukanie ciekawych miejsc. Kilka zdjęć z pobytu oraz selfie również musi być. A jak? Przy okazji spacerując znalazłam ukryte jeziorko oraz scenę teatralną w lesie, czekającą na swoich gości. Kolorowy domek? Wyobraźcie sobie, że to są toalety. Prawda, że ładne? Mnie się bardzo podoba. Taki domek chciałabym mieć u siebie w ogrodzie. No dobrze, to był taki skrót weekendowy, a teraz w drogę. A teraz zmiana otoczenia. W takiej oto świątecznej atmosferze jedziemy do Rüdesheim na jarmark świąteczny. A na początek wielka niespodzianka, wielka lokomotywa, parowóz udostępniony dla publiczności w określonych godzinach. Pamiętam, jak byłam mała, to się strasznie bałam tej wielkiej lokomotywy. A teraz aż miło spojrzeć na takie coś z czasów mojego dzieciństwa. Robi wrażenie. I oto jesteśmy w Rüdesheim. Miasto jest bardzo atrakcyjne, przybywa tu wiele ludzi różnych narodowości, a dzisiaj, w ten przedświąteczny czas, jest bardzo, bardzo tłumnie. A na początek mamy ogromną ilość stoisk z przeróżnymi drobiazgami. Dla najmłodszych słodycze pod każdą postacią, żelki, lizaki, serducha piernikowe, a dla dorosłych ozdobne wałki do wyrabiania ciasta. Może być to już zżyty jako ozdoba kuchni. W jednym z jednych sklepików udało mi się potajemnie skleić kilka fotek.
Zobaczcie, jakie tutaj mają arcydzieła wykonane własnoręcznie, w sam raz dla prezent dla kogoś najbliższego. Kubeczki, wazony. A moje zainteresowanie wzbudził właśnie ten wyjątkowy samolot. Każde stanowisko ma bardzo dużą ilość pięknych, niepowtarzalnych drobiazgów, czy nie wiadomo, w którą stronę spojrzeć. Porcelanowe, ozdobne misy, bransolety, figurki, ozdoby świąteczne i maskotki dla dzieci to część, co możemy tutaj zobaczyć. A czy wiecie, że choinki te są zrobione z korzeni drzew winogronowych, ze skrzynek albo z butelek po winie? W całym mieście panuje przedświąteczna, wesoła atmosfera. Dorośli, starsi, dzieci, wszyscy są w centrum miasta. Każdy chce być tutaj uczestnikiem tego najważniejszego wydarzenia. W samym centrum miasta szopka bożonarodzeniowa najbardziej chyba przyciąga tłum ludzi w oczekiwaniu na późniejszy koncert. Nie zapomniano również o najmłodszych. Gry i zabawy, w których mogły uczestniczyć, bawiąc się radośnie, śmiejąc się i krzycząc od czasu do czasu. Oprócz atrakcji dla dzieci, kiermaszu świątecznego dla dorosłych, w wielu miejscach można było skosztować grzanego wina, czyli Glühwein. Spotkanie ze znajomymi przy grzańcu to chyba najbardziej ulubiony moment wszystkich panów. A to jest oczywiście wejście do jednej z piwnic, w której kiedyś przechowywano w beczkach wino. Teraz to jest przerobione na karczmę, czyli można się tutaj spotkać i wypić tak zwanego grzańca. Powiem wam, żeby dostać się do jakiegoś miejsca, trzeba było naprawdę uzbroić się w wielką cierpliwość, bo naprawdę przejść było bardzo ciężko. Przy okazji powiem wam, że tutaj w tym tak zwanym wozie, co się tak ładnie dymi i gotuje, przygotowywane są gorące kasztany, czyli hajse maroni. Obojętnie, gdzie się nie obejrzysz, wszędzie jest gwar, wrzawa, jest wesoło, wszyscy są szczęśliwi, atmosfera świąteczna i powiem wam, że wracamy powoli w kierunku centrum. Po drodze oczywiście znalazłam Mikołaja i powiedziałam mu, że chciałabym wreszcie prezent dostać. Czy dostanę w tym roku? Nie wiem. Oprócz tłumu ludzi w całym mieście jest mnóstwo wiszących ozdób świątecznych, gałązki świerków, kolorowe wiszące bombki, stroiki, mega ogromna ilość kolorowych łańcuchów świetlnych, lampek, świeczników,
oraz bardzo duża ilość choinek niemalże w każdym miejscu. To znak, że święta coraz bliżej. A teraz idziemy w kierunku sceny posłuchać kolędy koncertu w centrum miasta. Weihnachten bin ich zu Haus, wenn auch nur im Tag. Kapellen von mir sagen heute ab Dank dafür. No dobrze, teraz już wiecie, jak wygląda praca operatora. Idziemy dalej. No dobra, jeszcze pozwolę Wam chwilę popatrzeć, jak to się wykonuje, gdyby ktoś chciał w ogóle kiedykolwiek taką pracę podjąć operatora muzycznego. No dobrze, na zakończenie naszego pobytu w Rüdesheim zabieram Was do najbardziej znanej uliczek na całym świecie. Hallo, hallo. Begrüße für Weihnachten. Uliczka Drosselgasse jest najbardziej uczęszczana przez grupy wycieczkowe, turystyczne i przez każdego, kto przypadkiem znajdzie się w tym miejscu. Jest 3 metry szeroka i około 140 metrów długa ze znanym hotelem Drosselhof i wieloma winiarniami, którą odwiedza rocznie około 3 milionów turystów. A że Wy będziecie ten filmik teraz oglądać, więc jesteście również turystami razem ze mną. Przy okazji trochę ciekawostek. Rüdesheim jest częścią wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO Doliny Środkowego Renu. Miasto jest otoczone winnicami, słynie z produkcji wina i znajduje się tu także wytwórnia brandy Asbach Uralt. A nad miastem wznosi się ogromny pomnik Niederwalddenkmal, postawiony z okazji zwycięstwa w wojnie francusko-pruskiej i powstania późniejszego Cesarstwa Niemieckiego. Dodatkowo Rüdesheim jest jednym z 8 miast, w którym co roku odbywają się widowiskowe pokazy sztucznych ogni zatytułowane Rhein in Flammen, czyli Ren w płomieniach. Takie widowisko mogliście zobaczyć na jednym z moich filmików kilka odcinków wcześniej. A wracając do naszej atmosfery przedświątecznej, powiem Wam, że miasto teraz, zwłaszcza ta ulica Drosselgasse, jest naprawdę w tylu światełkach przepięknie oświetlona. Wygląda bajerancko. Jest naprawdę pięknie. A że czas zbliża się ku końcowi, trzeba wracać, więc wiecie sami, że jest to najgorszy moment, kiedy trzeba po prostu tą bajkę opuścić i wrócić do rzeczywistości.
Na zakończenie w takiej atmosferze świątecznej, przedświątecznej chciałam wszystkim życzyć zdrowych, wesołych, spokojnych świąt w gronie rodziny bądź najbliższych i dla tych, którzy są w podróży, szczęśliwych powrotów do domu. Ile wyjazdów, tyle powrotów do domu, między innymi też i dla kierowców zawodowych. Pozdrawiam. Christmas tree, oh Christmas tree, the candle shines so brightly. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. A kolejny dzień to trasa na załadunek. Dzień słoneczny, piękny, trochę śniegu jeszcze po polach leży. I jak widać, zima bardzo szybko się w Niemczech skończyła. 2 tygodnie śniegu i już mamy prawie że wiosnę. Aż trudno w to uwierzyć. Ach, ta pogoda. Nigdy nie przewidziesz, jaka będzie następnego dnia. Wszystkim moim przyjaciołom i najbliższym życzę zdrowych i spokojnych świąt i dziękuję za słowa otuchy i wsparcia. Pozdrawiam.